Cześć, cześć. Tak jak mówiłam, bardzo szybko do Was wracam, dlatego że wszystkie te artykuły, które są na blogu, chciałam, żeby również miały swoje odpowiedniki w filmach na kanale, a jako że przez 3 tygodnie nie miałam po prostu kiedy wejść nawet z krótkim filmem, a nawet jak miałam kiedy, to robiłam jak taki sępik po prostu i padałam, to pomyślałam, że zrobię wszystko w niedzielę, bo cóż, niedziela dzień odpoczynku, więc można robić fajne, fajne filmy. Czekajcie, ściągnę łapcia, który mi się zaczepił i lecimy z magią ludową, jak sam tytuł wskazuje. Tak jak Wam mówiłam o tej degradacji magicznej, nie ze względu na skuteczność, tylko ze względu na skomplikowaność, magia ludowa jest najprostsza, a jednocześnie w moim odczuciu taka najbardziej pierwotna. Poruszająca tą energię, która może jeszcze kiedyś nie była nazwana, dlatego że nawet ogień zdobywano z palącego się lasu od pioruna, który dupnął, a nie potrafiono go wykrzesać. Ale właśnie w tej pierwotności tkwi jej urok i tkwi jej siła. Magia ludowa zaraz przed albo zaraz po magii rytualnej jest moim ulubionym gatunkiem, dlatego że tam są czasem takie sposoby, które są wypróbowywane przez wieki. A potem się okazuje, że one w ogóle działają, a jak naukowcy sprawdzą, to też to działa. Na przykład kora wierzby przeciwbólowa, nie? Już babki wiedziały. Albo że korą wierzby się ją kadzi i się oczyszcza atmosferę. A on się okazuje, że jest antyseptyczna. Także takie rzeczy są po prostu, że starzy wiedzieli, a młodzi do tego dochodzą naukowo. I to jest w tej magii fajne. Oczywiście pewnie naukowcy nie dojdą, dlaczego, jeżeli zawiąże się 9 supełków i powiesi przed drzwiami z jakąś intencją, to będzie to działało rewelacyjnie, ale myślę, że fizycy kwantowi dojdą do różnych wniosków, dlatego że oni już dochodzą, co prawda tam jest to zagmatwane w jakieś teorie, których zwyczajny ludowy człowiek nie zrozumie, ale jeżeli się słucha takich prostszych wykładni fizyki kwantowej, to jest magia. Tylko po prostu troszeczkę inaczej brana, dlatego że coś powstaje z niczego, wszystko jest w jednym kierunku, wszystko istnieje tak samo i wszystko działa. Także tak. Są to takie właśnie pierwotne sposoby, używające pierwotnych narzędzi. No słuchajcie, w magii ludowej nie posiadano różdżek, nie posiadano kielichów. Nie posiada, co posiadano? Świecę woskową, bo normalnie się w domach oświetlało takimi świecami. Włóczki jakieś posiadano, jajka, bo kury były. Jakieś tam krowy, konie, co to ozor można zawiązać, żeby plotek się pozbyć, tak? Używano takich rzeczy, których używa się na co dzień. I to jest fajne w magii ludowej, że tak jak my tutaj w magii rytualnej konsekrujemy pentagramy, znaki, talizmany, tam po prostu trzy czerwone sznurki, to było to. Także naprawdę te proste przedmioty życiowe, a nie było tych przedmiotów mnóstwo, nie było fabryk, nawet Chińczyków nie było. Znaczy byli, ale za wielkim murem i w ogóle nie kontaktowali się ze światem, tak? To ich były jedwabie, ich były dopiero wykradzano im te ich technologie porcelany różne. Także naprawdę, no nie było Chińczyków, nie było tych, nie było manufaktur nawet. Każdy tam jeden w domu rzeźbił kubki, a drugi sąsiad lepił garnki, się wymieniano. Także używano najprostszych metod. I często w tej magii ludowej to, co było do jedzenia ta miska, to potem była do skrapiania. Ale w danym momencie ona była magiczna, bo była używana przez magiczną osobę. Najczęściej była to matka rodu, babka rodu, tak? Stara baba, kobieta. Używana była w danym momencie do magicznych czynności, dlatego stawała się magiczna i to też jest piękne. Tak jak my teraz pilnujemy, niech nikt obcy nie dotyka różdżki, kart, kielicha i w ogóle, nie, magia rytualna, to albo nie pokazujmy, ja tego nie mam, ja jednak jestem taka biedronka ludowa, pokazuję, bo inaczej bym siadła odwrotnie, już byście nie widzieli mojego ołtarza, ale lubię się trochę chwalić też swoją drogą, ładny jest. To w magii ludowej tu się żarło ten kartoflen, a tu się po prostu robiło z tego kropidło. Także naprawdę używano takich rzeczy. Prostym rzeczom nadawano dopiero magicznego znaczenia. Kawałki starych ubrań były przekuwane magicznie w żadanice, w dziesięciorączki, w lalki ślubne na ślub, w ziarnuszki na bogactwo i dobrobyt, we wszystko to, co było niezwykłe. Zwykłe rzeczy
przekuwaną w rzeczy niezwykłe. Ta magia ludowa nie jest tak opisana jak rytualna, dlatego każdy region posiada swoje magiczne działanie. Ale zauważcie z drugiej strony, że to jak z piramidami. Egipt, Tetnatu i Kan, Afryka Głęboka, Sfinks w Karpatach, piramidy w Gdyni, tak? Na całym świecie są pewne jednakowe znaki. I tak samo na przykład w magii ludowej wszędzie używa się laleczek, chociażby. Wszędzie używa się węzełków, wszędzie używa się woreczków, tylko z innymi składnikami. No my, jako Słowianie, nie włożylibyśmy białej szałwii do woreczka, a normalnie Ameryka Południowa mogła, bo miała. Czyli po prostu używanie prostych rzeczy w nieprostych działaniach, bo czemu nie? Magia ludowa nie była skomplikowana, ale miała swoje sposoby, bardzo często na przykład zaklęcia rymowane. Potem w momencie, kiedy cała ta magia ludowa wymieszała się z chrześcijaństwem, to też to trochę inaczej wygląda, to już jest magia szeptuchowska, magia szeptu, ale o tym też pewnie będę mówiła. Najczęściej, co my znamy z magii ludowej? Jajko, spalanie lnu i żadanice. Znaczy, 1/100 tego, co można było robić. Sznureczki, wiązadełka, węzełki, woreczunie i woreczki, przeciąganie jakby przez dziury pewnego rodzaju, odpluwanie, sypanie, zasypywanie, uziemianie, odcinanie, przygważdżanie, obdzwanianie, oklaskiwanie, opalanie. Wszystkie te metody, nie będę o nich szeroko mówiła, bo od tego będzie kurs, żebym je poomawiała, tylko ten kurs będzie na żywo, nie online i będziemy się potem bawić z jajkiem, dlatego liczba miejsc ograniczona, będzie to drogi kurs po prostu. Także to będę wszystko omawiała. Ale metod było mnóstwo. I w każdej kulturze pluto, wykrzykiwano, przeciągano, przesuwano, żeby pozbyć się. I teraz tak, na czym polegała ta magia? Przede wszystkim była to magia uzdrowicielska, dlatego że jak kiedyś były choroby, nie było lekarzy i nie bardzo była wiedza, co to jest, to wiedziano, że każda choroba wynika ze złej energii, więc trzeba ją było odpluć, przygwoździć, zakopać, przerzucić, przepluć, no po prostu ją wydalić i oddalić. No i w momencie, kiedy właśnie weszły te katolickie, chrześcijańskie, bo mniej katolickie, bardziej prawosławne nawet, obrządki, no to już nie używano na przykład odwołań do bogów, tylko do świętych. Znaczy, skąd się wzięli święci, no. Pamiętajcie, że w ogóle w Biblii jest napisane, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, czyli jam jest, który jest, jam jeden, w ogóle ja, wielki egoista. No ale to nie jest nasza religia, to jest religia żydowskiego plemienia ze wschodu, także w ogóle nie nasza słowiańska estetyka, radosna, fajna, tam pustynia, manna z nieba, wody mało, miasta jakieś gorąco, a u nas co? Noc świętojańska, tańce przy kwiecie paproci, w ogóle radość i miody pitne, zieleń, tak, zwierzyna, ptaki, drzewa, pszczoły, wszystko. W ogóle nie nasza estetyka, słuchajcie, dlatego ta religia jest niezgodna, to jest narzucone tutaj, no, to jest takie niezgodne w ogóle z tym naszym słowiańskim duchem. Nie jestem turbosłowianinem, tylko czuję to po prostu. Także tak, ale... I magia nam się różniła, no ale skąd się wzięli święci? No jak było dużo bogów, to trzeba było jakoś tych ludzi tam przerzucić i wszystkie te święte się stąd wzięły. No dobrze, no jakieś pozostałości są, więc stąd też w magii ludowej w tym momencie są często odwołania do świętych. Tak po prostu. Co ja tu jeszcze chciałam Wam powiedzieć? No magia ludowa jest teraz coraz bardziej znana ze względu na to, że mamy internet. Błogosławiony Matrix, który nam daje możliwość dostępu nie tylko do zdjęć śmiesznych kotków, które tańczą na widok ogórka, ale również możemy parę mądrości z tego internetu wyciągnąć. Naprawdę. Dlatego to zatacza coraz szersze kręgi i możemy nawet porównywać. Patrz, wudu, laleczki, nie każdy, zło, nie? Laleczki, my mamy żadanice, my mamy proszepki, my mamy dziesięciorączki, my mamy koniki dla mężczyzn, my mamy 1000 rodzajów laleczek w ogóle.
1500 nawet, też mamy laleczki, nie jest zło. Oczywiście, że jak każdym narzędziem, można szpileczkę w oczko wbić, a można dać węzełek z rutą, żeby ukochany wrócił. Można? Można. Także to, takie te ludowe sposoby, one są wszędzie. Pismo węzełkowe u Majów, Inków czy któryś. Skąd się wzięły węzełki? U nas też węzełki wiązano, żeby nie zapomnieć, żeby wrócił, żeby ochrona była, żeby przypomnieć sobie, że dziecku kaszkę trzeba dać, tak? Także takie rzeczy tutaj wynikają. I to jest na całym globie. To jest tak, jakby naprawdę była Atlantyda, czy Lemuria, czy inne mu. I jakby to się rozprysnęło i pozostałości przetrwały właśnie w podobnych działaniach. Tylko wszędzie gdzieś troszeczkę inaczej, ale i tak metody są naprawdę podobne. Pamiętajcie, że zazwyczaj kobiety zajmowały się tą magią ludową. Oczywiście szamani, ale to już jest troszkę inny level. Szamani swoje szkoły, wyuczenia. A tą taką ludową, tą prostą, ten rosół zaklęty, to poplucie, to ta koszula w wytarciu czoła, żeby nie było zauroczenia. Matki rodów przede wszystkim. I to jest taka pierwotna ludowa magia. Oczywiście były mądre babki położne, tylko się nie nazywały położne, tak? Tylko one odbierały porody, wiedziały, jakie zioło zatrzyma krwawienie, jakie zioło rozluźni mięśnie, co by to dziecko wyszło po prostu i nie porozrywało za bardzo. Także to wszystko była wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie, bardzo często niestety nie zapisana. Najwięcej jest jej teraz na wschodzie, im dalej idziemy na wschód Polski i potem poza granicę, tym więcej jest tej magicznej wiedzy, z tym, że ona dla tych ludzi nie jest magią. Ona jest oczywistością, że jak rzucisz trzy szpilki przed drzwi sąsiada, to się potknie, tak? Jest oczywiste, zawsze tak było. To tak jakby dla nas było magią to, że działa telewizor, albo teraz mogę siedzieć przed wami. Jest to magiczne poniekąd, bo nie wiadomo jak działa, a działa po prostu. Także tak naprawdę ta wiedza magiczna im dalej na wschód, tym lepiej. I ja myślę, że jak się będą te kraje mocno cywilizować odnośnie dostępu do internetu, my jesteśmy 100 lat za, nie wolno mówić, Afroamerykanami, prawnie politycznie, 100 lat za plemionami po prostu, bo tak naprawdę ludzie mają dostęp do darmowych rzeczy, internet hula, tak, a my dopiero, nie wiem, od 10 lat mam internet w komórkach, to był cud boski w ogóle. A kto by tam nadawał, jak te monety spadały, tak, i to było drogie jak piorun, dopiero teraz jest trochę inaczej. A i to idzie na wschód znowu, więc myślę, że jeżeli będą potrafić wykorzystać Matrix, a nie w niego wpaść jak dupa w przerębel, to naprawdę możemy się dużo dowiedzieć, bo wnuki widzą, co ta babka, że spala 9 węgielków i patrzy, czy jest klątwa, tak? Takie proste rzeczy się dzieją i naprawdę myślę, że to się będzie roznosiło, tylko mądrze używajmy Matrixa i internetu i wyłapujmy te rzeczy, które są dla nas istotne. Także co, sumując, magia ludowa, najprostsze rzeczy, najprostsze sprawy, wykorzystywanie natury, sił natury. No właśnie jeszcze tak a propos, bardzo często ta magia ludowa, oprócz świętych teraz, odwołuje się do sił natury typu odejdź uroku za lasy, za góry, za chmury. Nie nazywa tego żywiołem wody, żywiołem powietrza, żywiołem ziemi. To nie było takiej potrzeby, ale mówiła wodo, wodo, wodeczko, zabierz ode mnie to, co negatywne, oczyść mnie. Słuchajcie, czyli gdzieś punkt wspólny wszystkich działań magicznych tak naprawdę jest, a ta magia ludowa najbardziej wesoła, pierwotna, najbardziej taka dla mnie słowiańska, taka nasza. Po to urodziliśmy się na tej ziemi. Oczywiście my możemy rozsypać się po całym świecie i pewnie widzów, teraz mamy 68 widzów, przypuszczam, że widzowie są z różnych stron świata, z tego, z innego kontynentu, ale tak naprawdę genotypowo wyrośliśmy w tym wcieleniu tutaj, żeby korzystać z tych rzeczy, które tutaj są dla nas dobre i pozytywne. Słońce na mnie wchodzi, muszę się to odsunąć. Także tak to z magią ludową było. Słuchajcie, trzy nowe filmy. Pamiętajcie, zakładka filmy na fanpage'u. Tam macie klątwy, uroki, złoszczenia. Tam jest 30 filmów będzie, także wejdźcie. Wejdźcie również na YouTube'a. Tam w zakładkach, w playlistach mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Również walentynkowych, także zapraszam bardzo serdecznie do korzystania z walentynkowych, się walentynki ostatecznie zdarzają.
Dziękuję Wam za bycie, uczestniczenie. Proszę o propagowanie, rozpropagowanie, kopiowanie, powielanie, bo i tak tam jestem, ja wiadomo, kto ja jestem, więc tu nie ma, że tam, nie wiem, w ten sposób będzie nadawane, że kto inny mówi. Także spokojnie można to przesyłać dalej, jeżeli uważacie ten film za mądry. I co? Buziaki dla Was, do zobaczenia. Pewnie do przyszłego tygodnia, jak dobrze pójdzie. Dokładnie. Pa, pa.